Bo jak nam się udało zabukować Ricardo Villalobosa i Richie Coutina, no, jakoś tak w tych okresach, to już wiedzieliśmy, że okej, no, to już nas świat zna. Ja po prostu obserwuję polski rynek i nie widzę zasadniczo klubu, który by się utrzymał dłużej niż kilka lat bez konieczności podlizywania się wielkiego, ale kontakty są ważne. Cześć, dzień dobry, tu Hubert Grupa, Łukasz Kowalka. Witamy Was w kolejnym odcinku Monocastu, cyklu podcastów redakcji Mono.pl. Dziś rozmawiamy ze studia warszawskiego, w którym gościmy postać, o której możemy śmiało powiedzieć, że jest jedną z najważniejszych, jeżeli chodzi o kształt rodzimej sceny. Jeżeli moglibyśmy o którymś z naszych gości powiedzieć, że pociąga za sznurki na scenie, to tym gościem jest właśnie Leon. Witamy cię. Cześć. Na sam początek wprowadzenia musimy cię zapytać albo poprosić o gdzieś tam zdefiniowanie twojej roli na festiwalu Audio River, ale też nie tylko, bo to na pewno będzie miało przełożenie na to, o co będziemy cię pytać w najbliższej godzinie. Jaka jest na scenie muzycznej twoja funkcja, która jest dla ciebie, powiedzmy, najbardziej reprezentatywna? To znaczy, jeżeli chodzi stricte o Audio River, no to jestem przede wszystkim bookerem festiwalu, głównym, bo nie jedynym. Nie odpowiadam za drum and bass, jest to działko, na której się ani nie znam, ani specjalnie nie interesuję, więc jakby nie widzę powodu, żebym miał się tym zajmować, bo nie zrobiłbym tego, uważam, dobrze. Za to odpowiadają nasi przyjaciele z Krakowa, z Never After. Na Audio River no, przede wszystkim zajmuję się kształtowaniem tego programu i bookingu, ale no, nie można powiedzieć, że jest to praca jednoosobowa, dlatego że robi to cały team i zawsze przy układaniu programu dyskutujemy z Piotrkiem bądź z Maćkiem, jaki ma być kształt tego programu finalnie i staramy się go doprowadzić mniej więcej tam, gdzie chcemy. Poza tym no, zajmuję się też trochę mniej wdzięczną rzeczą, czyli planowaniem całej logistyki już na festiwal. Jeżeli chodzi o polską scenę, no to jestem DJ-em. Ewentualnie czasem komuś pomogę, doradzę. No właśnie, DJ, booker, określilibyśmy to w ogóle też jako aktywista, bo jednak twoje działania wychodzą poza ramy tych funkcji, o których tutaj z Łukaszem wspominaliśmy. Ja właśnie zastanawiam się, co powiedziałbyś sobie, gdybyś spotkał siebie 20-letniego, siebie mówiącego do ciebie, chcę zająć się DJ-ką i się z tego utrzymywać. I co wtedy mówisz? Idź do poważnej roboty? Czy może nie, musisz oddać się temu na 200% i mieć świadomość, że czeka cię wiele trudnej roboty? Może znaczy mówisz w tej chwili, tak? Tak. W tej chwili. No więc ja przede wszystkim w tej chwili już wiem, że nie określam się jako 100% artysta, tak? Bo są ludzie na scenie polskiej, których można określić tym mianem. Ja siebie tym mianem nie określam. Czy bym powiedział, że bym chciał się zajmować 100% DJ-ką, żeby się utrzymać z tego w Polsce? No zdecydowanie nie, bo jest to bardzo ciężki kawałek chleba i nie uważam, że w tej chwili jest to droga, która może gwarantować jakiś sukces, powiedzmy, zawodowy, artystyczny i tak dalej, bycie tylko DJ-em, tak? Co innego bycie artystą, nagrywanie utworów, nagrywanie własnej muzyki, prezentowanie tej muzyki w formie DJ setu, w formie live'u, wydawanie tej muzyki. No tutaj, jeżeli ktoś chce rzeczywiście i się z tego utrzymywać i ma przekonanie, to tak, powiedziałbym, że musisz robić to na 200%, a nawet więcej, żeby się udało. No właśnie, ale promotorka to jest rozwinięcie ścieżki DJ-skiej, to jest kwestia, która gdzieś tam pojawiła się w momencie, kiedy mówisz, okej, DJ-sety już mi nie wystarczają, chcę mieć większy wpływ na scenę. Tak naprawdę ja chyba zacząłem od promotorki, a dopiero później stałem się DJ-em. Tak? No bo dość naturalne, to wszystko kręciło się jako hobby po godzinach, nie jako zajęcie zawodowe. I zaczęło się od organizacji mniejszych imprez, później nieco większych imprez, a dopiero później zająłem się DJ-ką, z tym, że to było dość dawno temu wszystko się wydarzyło.
No właśnie, wspominasz o tych dawnych czasach, rozpocząłeś, potem był moment, gdzie troszeczkę zniknąłeś ze sceny, zajęłeś się troszeczkę innymi rzeczami i życiowo, i zawodowo, a następnie wróciłeś, z tym, że wróciłeś, wydaje mi się, że już jako człowiek, który ma pewną sytuację, robi to już bez ciśnienia, na własnych zasadach. I czy to jest w ogóle możliwe w Polsce, czy może to jest też kwestia takiego szczęśliwego trafu wąskiego grona osób, by od początku postawić na DJ-kę, utrzymywać się z niej, mając, dajmy na to, 25 lat i jakieś podstawowe potrzeby? Znaczy, nie do końca rozumiem, tak, pytania samego w sobie, bo... Chodzi o to, że troszeczkę nawiązuje do tego pierwszego pytania, w sensie, że rozpocząłeś swoją przygodę jako promotor, jako DJ. Ale nigdy to nie było moim zajęciem zawodowym. Ale był też moment, gdzie na tej scenie było cię mniej. No było mnie mniej. No to były to powody rodzinne. Urodziła mi się córka. Poza tym w tamtym momencie akurat, jeżeli chodzi o w ogóle scenę muzyki elektronicznej, ja się nie widziałem, jeżeli chodzi o to, co było przede wszystkim grane, tak? Był taki moment, gdzie królował ta muzyka minimalistyczna, minimal techno, minimal house i rzeczywiście w tamtym czasie grałem znacznie mniej. I jakby naturalnie po jakimś czasie wróciłem, no, nic na siłę. Tak? Jednak jest to no hobby, bądź można powiedzieć pasja, która nie daje ci odpocząć. Tak, tak jak moją pierwszą taką wielką pasją była koszykówka i nadal jest, nadal ją oglądam, nadal staram się od czasu do czasu sobie porzucać. Tak? Funkcja, którą sprawujesz w Audio River, wymaga dużej analizy sceny, śledzenia, utrzymywania kontaktów, więc pewnie to oko na scenę teraz jest no bardzo czujne. A jakie czynniki wpływają na to, kogo się bukuje? Jakie czynniki? No, zacznijmy od tego, że generalnie teraz jest trochę łatwiej śledzić to, co się dzieje na scenie, niż było to, powiedzmy, lat temu 20. No, social media, internet bardzo ułatwiają sprawę, mimo że są jednocześnie przekleństwem tej sceny i tego, w którą stronę się rozwija trochę. Natomiast jakie czynniki wpływają? No, zacznijmy od tego, że w przypadku Audio River program jest wypadkową tego, jak my widzimy festiwal, według własnych preferencji. Następnie analizujemy, kto mieści się, powiedzmy, w naszym tym rozumieniu programu Audio River i typujemy artystów, których byśmy chcieli zobaczyć z różnych powodów. Dlatego, że wydają nowy album, dlatego, że ich dawno nie byli, albo że rzeczywiście widać, że są w formie zarówno wydawniczej, jak i grania. Później zaczynamy to spinać w jakiś budżet, oczywiście. Powstaje pierwsza wersja, rozpoczynamy rozmowy oraz koledzy z Krakowa. No, finalna wersja to jest z reguły gdzieś tam no, 60-70% tego, co sobie na początku wymyślimy. Obserwujesz scenę lokalną, łatwiej jest w 2021 albo dobrze cofnijmy się do czasów, powiedzmy 2018-2019, sprzed pandemii, łatwiej wybrać do line-upu Audio River polskich producentów, DJ-ów? Trudniej, bo jest ich więcej. Znaczy, jednak scena w Polsce się rozwinęła. Niektórzy mogą twierdzić, że nie, ja twierdzę, że się rozwinęła. No, może nadal nie jest to pierwsza liga światowa czy europejska, ale już powoli może aspirujemy, jesteśmy gdzieś tam w tej, żeby nie zabrzmiało to źle, ale tej drugiej mocnej lidze. A wiąże się z tym, że jest coraz więcej artystów, którzy produkują, wydają i grają fajną muzykę. Jednocześnie jest wielu DJ-ów, którzy są tylko DJ-ami i nadal uważam, że zasługują na to, żeby pojawić się na festiwalu. Właśnie, jak gdyby wyprzedziłeś troszeczkę moje pytanie, bo w jednym z wywiadów udzieliłeś wypowiedzi, która brzmiała w następujący sposób. Kult DJ-ów nad producentami bywa kłopotliwy, ale czy
Po części za te sytuacje nie są odpowiedzialne pieniądze, bo wielu producentów oczekuje większych stawek, nawet jeśli mają zagrać w formule DJ setu. I w tej sytuacji myślę, że też wielu bookerów woli zdecydować się na DJ-a, którego stawka będzie mniejsza, bo nie, DJ nie wlicza sobie jakiegoś takiego ekwiwalentu. To, co ja miałem na myśli, to jest to, że generalnie odbiorcy muzyki elektronicznej, mam wrażenie, w tej chwili dużo bardziej doceniają człowieka za to, jak gra, w jakiej przestrzeni, jakie ma fajne zdjęcie i tak dalej, niż to, jaką muzykę produkuje. To może się tyczyć tej samej jednej osoby. Na tym polega ta różnica, że jakby liczy się bardziej w tej chwili obraz niż meritum, czyli muzyka. Nie mówię, że zawsze, ale często tak jest. I to miałem dokładnie na myśli. Okej. Okay. Jesteś, jak powiedziałeś, głównym bookerem, nie jedynym Audio River Festiwalu i umówmy się, w Polsce zagranie na festiwalu Audio River to nobilitacja dla DJ-a lub DJ-ki, to też w pewien sposób trampolina do kolejnych bookingów i zastanawiam się, czy w twojej historii jako bookera pojawiły się takie występy, które zaskoczyły ci bardziej niż się tego spodziewałeś, albo też zawiodły na tyle mocno, że przekreśliłeś daną osobę? Znaczy, jeśli chodzi o zaskoczenie, to na pewno każdy pamięta DJ Czarka na głównej scenie. Absolutnie. Poza konkurencją. Tak? No nie, mieliśmy parę przypadków, gdzie artysta zabukowany na godzinę nagle przestaje grać po 45 minutach, bo mówi, że mu się materiał skończy. Generalnie więcej jakichś takich rzeczy nie pamiętam. No w czasie festiwalu jednak nie mamy czasu słuchania tego, co się dzieje na scenach. Jesteśmy zajęci jakby tym, żeby festiwal dobrze funkcjonował, więc nie do końca podążamy za tym, co się dzieje na scenach, a przynajmniej nie w całości. Tak? Jeżeli kogoś idziemy posłuchać, to jest to tam kilka minut dosłownie, tak? Kilkanaście minut. Nie kojarzę pewnych występów, no może poza niedzielą, które się da wysłuchać. Dlatego ja właśnie, mnie bardziej interesuje ten czas przed festiwalem, kiedy właśnie dochodzi do tych decyzji. Mówisz, że właśnie artysta to już nie jest tylko jakby jego twórczość, ale cała oprawa. No jako booker na pewno też na to zwracasz uwagę. Na pewno, tak. No, de facto jest to wydarzenie komercyjne. Tak? Co wiem, że zaraz zaczną mówić o łączyć to z komercją, ale no nie, jest to wydarzenie komercyjne, które ma swój budżet i musi sprzedać pewną ilość biletów. W związku z tym liczy się wszystko. Tak? To jest jednak w pewnym sensie biznes, tak? Nie mówię, że w naszym przypadku to ma decydujące znaczenie, bo nie, bo jest wielu artystów, których jest paru takich artystów, którzy się przez wiele lat zastanawialiśmy, czy ich zabukować. Widzieliśmy, że biorąc pod uwagę ich popularność w Polsce, będzie to dla nas plus, a jednak na końcu się nie zdecydowaliśmy nigdy tego zrobić, dlatego że inne aspekty nam po prostu, czy inne te aspekty, chociażby twórczość, tak, muzyka, występy, nie pasowały. To, że ktoś ma fantastyczną pozycję w social mediach i niezwykłą popularność, no, nie jest jedynym wyznacznikiem, nigdy nie może być. No właśnie, powiedziałeś bardzo ważne słowo, komercja. Nie mówimy tutaj o tym w takim negatywnym znaczeniu, bo cały czas wydaje mi się, że dużo osób nie rozumie pewnych mechanizmów. Nie rozumie tego, że chcąc funkcjonować dzisiaj na scenie i być bukowanym na tak ważnej imprezie jak choćby Audio River, trzeba jednak odrobić zadanie domowe i funkcjonować w wielu płaszczyznach. To, że ktoś ma 10-letnie doświadczenie i kolekcję 20 tysięcy winyli, nawet jeżeli są tam białe kruki, nie nobilituje go do tego, żeby grać tam, w przeciwieństwie na przykład do osoby, która zaczęła swoją przygodę na przykład 2 lata temu, gra tylko załóżmy z cyfrowych nośników i robi to dobrze. To nie ma znaczenia, tak? To, co ma znaczenie, to jest to, żeby, tak jak powiedziałeś, dobrze rozumieć pewne schematy, no bo albo mówimy, że się bawimy, i to jest jedyna rzecz, którą robimy, albo zaczynamy traktować
tą część kultury, która jest muzyka elektroniczna, to w nią toczy trochę bardziej poważnie. Trochę bardziej poważnie to znaczy, że też trochę bardziej biznesowo, no, co ma miejsce i w rocku, co ma miejsce w polskim hip-hopie doskonale, nie do końca ma jeszcze miejsce w polskiej muzyce elektronicznej. Myślisz, że to się wydarzy, że ta świadomość będzie rosła i w końcu te głosy, które narzekają i utyskują na tą komercję, w końcu zamilkną? Nie, nigdy nie zamilkną. Oczywiście, że nigdy nie zamilkną. Nie ma nic w tym złego zupełnie. Tak? Każdy ma swoją opinię. Tak? I ja się nie specjalnie dziwię komuś. No, jeżeli ktoś uważa, że no, jest gorszą rzeczą starać się zarobić na tym, co się kocha, czyli na występowaniu muzyki i jakoś to zmonetyzować i starać się za to przeżyć, niż praca na przykład na budowie, gdzie człowiek jest może nie niewolnikiem, ale jest zobowiązany pracować 8 godzin dziennie, że to jest lepsze, mniej komercyjne od tego, no to jest jego sprawa, nie moja. Ja uważam, że jednak warto starać się walczyć o to, co się kocha, tak? I robić to, co się kocha. I w przypadku polskich artystów muzyki elektronicznej mam nadzieję, że wkrótce to się wydarzy, tak? Że ten los ich się niejako poprawi. Ale mówienie o pieniądzach w polskiej elektronice to jest cały czas temat tabu? Nie wiem, czy to jest temat tabu, dlatego że przy bookingach zagranicznych nikt się jakoś specjalnie nie opiera w rozmowie o pieniądzach. Tak? Myślę bardziej, że to jest kwestia nastawienia i zrozumienia. Tak? No, jeżeli artysta ma dobry rok polski, no to powinien zasłużyć na to, żeby być za to odpowiednio wynagrodzony. I to nie chodzi o to, że to jest wynagrodzenie za 2 godziny jego pracy dzisiaj, tylko to jest za wynagrodzenie za ostatnich 10 lat jego pracy w studio i poświęconego czasu. I to powinniśmy szanować. Zastanawiam się, mając na uwadze twoje doświadczenie, jak uważasz, ilu jest w Polsce DJ-ów, DJ-ek, które zasługiwałyby, dajmy na to, na stawkę w wysokości 500 euro za DJ set. Bo to jest taka stawka, umówmy się, uśredniona, jeżeli chcemy zabukować kogoś z zagranicy na tyle interesującego, to jest chyba taki minimum, o którym musimy myśleć. Nie wiem, nie uważam, że to jest jakaś stawka, o której w ogóle powinniśmy dyskutować w kwestii, że jest wygórowana. No właśnie. Więc uważam, że wielu, bardzo wielu. A jednak wydaje się, że jest to próg dla wielu, dla większości bym powiedział nawet, nieosiągalny. No jest. No właśnie i zastanawiam się, dlaczego niektórym osobom lub podmiotom z łatwością przychodzi zapłacenie 500 euro zagranicznemu artyście, a dla polskiego artysty 500 euro stawia go już naprawdę na szczycie, jeżeli chodzi o wynagrodzenia w Polsce. No oczywiście wchodzą w to pewne aspekty takie jak częstotliwość występowania. Tak? To jest powiedzmy, że polski DJ artysta występuje 8 razy w miesiącu w Polsce, w polskich klubach, no to będzie mu trudno, tylko w polskich klubach, no to będzie mu trudno walczyć o stawkę. Ja nie chcę mówić, że te 500 euro to jest jakaś wygórowana stawka, tak? No bo jeżeli weźmiemy pod uwagę koszty życia w Polsce, które wcale nie odbiegają w tej chwili od europejskich, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że ktoś chce założyć rodzinę, utrzymać rodzinę, zainwestować w studio, pracować w tym studiu, traktować to jako pracę, mieć dodatkowo koszty z tego i jednocześnie przy niepewności swojego dochodu nawet najbliższej przyszłości, to nie uważam, że to jest w ogóle stawka, o której powinniśmy dyskutować, tak? Jest to, no, natomiast no, to, oczywiście zagraniczny DJ za te 500 euro, to naprawdę bym musiał ze świecą szukać tych przykładów, kto tu przyjeżdża za taką stawkę, bo przyjeżdżają raczej za wyższe stawki. Grają tu rzadziej, tak? No, jest to pewien argument, dlatego tak ważne jest również dla polskich artystów, aby starać się wyrwać na inne rynki. Uważasz, że to jest taki warunek
koniecznie, jeżeli chcą rzeczywiście wyjść gdzieś tam wyżej? No nie wiem, no polski rynek muzyki elektronicznej nie jest tak głęboki jak hip-hop, tak? Polski. W Polsce fanów hip-hopu jest na tyle dużo, że dobrzy polscy artyści są w stanie sobie zaplanować trasę dwa razy w roku po Polsce i z tego godnie żyć, utrzymać managementy, mieć pieniądze na to, żeby dalej tworzyć i żyć. Tak? W Polsce ten rynek muzyki elektronicznej nie jest tak głęboki, więc no tak, uważam, że jest to warunek konieczny dla polskich artystów, żeby starać się wyrwać poza Polskę również, żeby osiągnąć sukces. No i tak jest w zasadzie na wielu rynkach, tak? No, poza może największymi, ale w zasadzie w muzyce elektronicznej osoby, które osiągają sukces taki, że rzeczywiście mogą powiedzieć tak, jestem zawodowym artystą, gram, jestem w turze cały czas, robią to w większości w skali globalnej. Mamy na razie garstkę artystów, którzy mogą się pochwalić sukcesem zagranicznym, a wielu z nich nadal przeciera sobie szlaki. Masz ze swoich obserwacji, ze swojego doświadczenia wskazówki, co jest wymagane, żeby ten start za granicą był łatwiejszy? Dużo szczęścia. No, przede wszystkim, no, jak w wielu aspektach życia, szczęście jest potrzebne, no, ale ciężka praca, tak, przede wszystkim. Szukanie kontaktów to jest to, co w Polsce brzydko się nazywa uważaniem sobie w cztery litery. No, w biznesie i w życiu nazywa się to networkingiem. Kontakty są na świecie ważne. Bez konieczności podlizywania się wielkiego, ale kontakty są ważne. Oraz szukania wsparcia osób, które rzeczywiście takiego wsparcia mogą udzielić. No, zawsze jest łatwiej, jeżeli ktoś poleci artystę jakiemuś labelowi managementowi, niż ten artysta tak przychodzi ze smyczą w zębach i mówi tak, wyprodukowałem numer, chciałbym go wydać, jeszcze go promuję i tak dalej, zmasterowałem, nie, cudawianki, tak? No to wtedy jest to trudniejsze. Natomiast artyści mogą szukać wsparcia wśród ludzi zarówno w Polsce, jak i za granicą, którzy im pomogą dotrzeć tam, gdzie należy. Właśnie, bo wydaje mi się, że wielu polskich artystów i artystek przyjmuje taką postawę, że okej, ja jestem artystą, ja się skupiam na muzyce i nawet jeżeli mam stawkę, która nie pozwala mi na to, żeby załóżmy zacząć współpracę z profesjonalnym managementem i tak dalej, to ja i tak nie czuję się zobligowany do tego, żeby z kimkolwiek rozmawiać. Tylko ja jestem artystą i czekam, aż ktoś tą moją twórczość doceni. No to też takie rzeczy się nie wydarzają z reguły. Ludzie sobie odpuszczają po paru latach. Tak, ale ten networking cały czas się kojarzy właśnie w taki negatywny sposób i ludzie to uważają po prostu za kolesiostwo, a nie za po prostu budowanie jakichś relacji biznesowych. Tak. Natomiast no to, no co możesz z tym poradzić, tak? Wiesz, jak funkcjonuje świat, i starasz się zrobić coś dla siebie, albo no, siedzisz założony tymi rękami i czekasz. No. Tak się rzeczy nie dzieją, niezależnie czy mówimy o sztuce, czy o nauce, czy o biznesie. No. Siedzenie w domu z założonymi rękami, z tego się jeszcze nigdy nic nie urodziło. No. A siedzenie w domu, w studiu, rzeczywiście ma to aż tak duży wpływ, bo często podkreślasz, że swoje trzeba w studiu odbębnić, swoje godziny trzeba tam przepracować i nikt nie osiągnie sukcesu na podstawie nauki z 30-minutowego filmu na YouTubie. Jak? Znaczy, to są pytania do artystów, tak jak powiedziałem, ja artystą się nie czuję, tak? Ale widzę, że ludzie, którzy osiągnęli sukces, są albo ultra utalentowani i dochodzą do takiego poziomu, żeby ich produkcje były dobre po paru latach, ale to nie jest tak, że rzeczywiście obejrzą dwa filmy na YouTubie i nagle są super producentami. No, z reguły są lata rozwoju. Natomiast no, nie ma lekkiej drogi, tak? No, zasada czego było 10 tysięcy godzin, tak? Nie wiem, czy w uproszczeniu, tak? W każdej dziedzinie to obowiązuje. Chcesz być w czymś dobry, musisz na to poświęcić czas. Czy to jest sport, biznes, sztuka, czy nauka.
Koniec. Zastanawiam się teraz, odchodząc od artystów do osób, które też funkcjonują w tym obszarze i dajmy na to, weźmy kluby. Padło kiedyś z twoich ust takie zdanie, że prowadzenie klubów w Polsce to jest troszeczkę misja samobójcza. I teraz moja myśl jest taka, czy rzeczywiście warunkiem koniecznym do tego, żeby mieć taki komfort i spokój i móc realizować tą misję prowadzenia klubu na dobrym poziomie, czy warunkiem koniecznym jest to, żeby, nie wiem, prowadzić dwa, trzy inne biznesy, załóżmy knajpy gastronomiczne, by na to wystarczyło i tutaj... Nie wiem, wiesz, ja po prostu obserwuję polski rynek i nie widzę zasadniczo klubu, który by się utrzymał dłużej niż kilka lat. Tak? No, można mówić o Sfinksie, no ale Sfinks zmienią właścicieli jednak. Teraz od paru lat funkcjonuje, a tak... No, nie znam żadnego, prawdę powiedziawszy, który funkcjonuje, można powiedzieć, dwie dekady. Tak? Wtedy, kiedy się mówi o tym, że biznes jest stabilny. Dlatego mówię, że jest to misja prawie samobójcza, dlatego że widzę, że ten biznes nie jest stały, a jednocześnie jest dość trudny, tak? Dość konkurencyjny. No, ceny biletów, jak patrzymy, to niespecjalnie się zmieniły przez 20 lat. W zasadzie się prawie nie zmieniły, albo w ogóle nie zmieniły. Cieszę się, że na wybrane eventy tam można za ten bilet charge'ować trochę więcej, ale jednak jest coś takiego, co jest w Polsce, czego nie do końca rozumiem, że jest ok zapłacić za drinka na barze 70-80 zł, a nie do końca jest ok zapłacić te 80 zł za wstęp na swojego ulubionego artystę, natomiast no, pójść do kina już to zapłacić 50 zł za bilet za półtorej godziny entertainmentu jest ok, więc tutaj potrzebujemy jakiegoś takiego, nie wiem, no, nastawienia, że klub jest też miejscem jakby kulturalnym, gdzie przychodzimy dla rozrywki i otrzymanie tej rozrywki, czy czerpanie z tej rozrywki wiąże się z pewnymi kosztami, które no, trzeba ponieść. Tak? Dużo dłużej niż te kluby funkcjonuje marka Audio River, więc moje pytanie, czy masz taką gdzieś refleksję, co wy zrobiliście, jakich błędów nie popełniliście, że udało się tę markę przez tyle lat utrzymać? Ja powiem tak, wszystkie festiwale, które w tej chwili funkcjonują tyle lat, a jest ich kilka, bo jest kilka festiwali na polskim rynku, które nie tylko Audio River, które istnieją już dobre 15 bądź więcej lat, nie popełniły tego samego błędu, który popełnili niektórzy inni promotorzy, organizując imprezę. Nie byliśmy łapczywi, nie robiliśmy czegoś na hura, czegoś od początku, co miało być wielkie, niesamowite ponad nasze umiejętności i nasze rozumienie sytuacji i taki organiczny wzrost, który z roku na rok mam nadzieję jest zauważony, że festiwal się rozwija. Nie tylko nasz, ale też widzę, że inne się rozwijają. To jest myślę to klucz. Tak? Spotykam różnych promotorów, przyszłych właścicieli klubów, którzy natychmiast chcą robić wielkie rzeczy, wielkie gwiazdy i tak dalej. Z reguły, w moim przynajmniej odczuciu, szybka droga do upadku. Gdzie był ten przełomowy moment w Audio River, kiedy stwierdziliście, dobra, wiemy już jak to robić, a teraz trzeba tylko po prostu tą kulę trzymać, żeby po prostu była coraz większa? Chyba jak nam się udało zabukować Ricardo Villalobosa i Richie Houtina, no, jakoś tak w tych okresach, to już wiedzieliśmy, że okej, no, to już nas świat zna i wiemy, że możemy iść do przodu. Czy w takim kraju jak Polska jest przestrzeń dla równie dużego festiwalu elektronicznego jak Audio River? Tak. Ja myślę, że zdecydowanie jest miejsce na to i zresztą co widać, jest miejsce na wiele dużych festiwali, co udowadnia chociażby Alter Alt, organizując trzy duże festiwale, niekoniecznie elektroniczne, ale też trochę elektroniczne. I tak jak widzę ten rozwój klubów i zainteresowanie w ogóle muzyką elektroniczną, to jak najbardziej widzę. No, to jednak jest w dużej mierze no, rozrywka, to jest coś, czego ludzie w lecie szukają, więc jak najbardziej.
Audi River jest dzisiaj bardziej trendseterem, czy odpowiedzią na zapotrzebowanie publiki? Ja myślę, że my staramy się gdzieś być pomiędzy, tak? Nie aspirujemy do bycia trendseterem, tak jak to robią takie festiwale jak Deckmantel chociażby, bo nie czujemy się, że w tym miejscu, gdzie jesteśmy, na tym rynku, który jesteśmy, możemy to zrobić, tak? Staramy się trochę wyważyć trochę to, co robimy, jednocześnie mając to, co jest sprawdzone i to, co jest coś świeżo, nowego i tak dalej, więc ani tu, gdzieś po środku. Rozmawiamy o rozwoju sceny jako o rozwoju w zakresie skali. Jeżeli chodzi o Audio River, jest tutaj dostrzegana ta dywersyfikacja, ta różnorodność gatunkowa, ale jeżeli spojrzymy, myślę, że na tę scenę klubową, właśnie w ujęciu samych klubów, to ja na przykład tej różnorodności dostrzegam coraz mniej. Sam zresztą zachwycałeś się, dajmy na to, wydawnictwem Airtraxa, które było znakomite, ale no, na próżno go szukać w line-upach festiwali, klubów, podobnie jak innych artystów reprezentujących podobne brzmienia lub inne niszowe, takie jak House, jak Balearic i tak dalej. I właśnie czy nie doszliśmy do takiego momentu, że ta scena, okej, ona się rozwinęła, jeżeli chodzi o skalę, ale stała się troszeczkę monotonna? Pewnie tak, natomiast myślę, że to się może zmienić, tak? No bo rzeczywiście house, ja, szczególnie tak jak wymieniłeś, zyskuje na popularności. Popularność jeszcze w Polsce nie zaistniała, ale myślę, że niedługo to wróci. Tak? Muzyka elektroniczna generalnie zatacza pewne kręgi, tak? Znowu każdy rynek jest nieco inny, trochę inne są preferencje ludzi w Europie Wschodniej, trochę inne są preferencje ludzi w krajach Beneluxu, co innego jest we Francji, tak? Są jeszcze jakby specjalne niszowe rzeczy, co innego dzieje się, chociaż w Anglii dzieje się wszystko, no to może ten zły przykład. Ale tak, natomiast myślę, że to się zmieni. Natomiast to jest to, o czym mówisz, może trochę wynikać z tego, że kluby starają się iść w to, co sprawdzone, dlatego że właśnie walczą o to, żeby przetrwać, tak? Walczą o to, żeby przetrwać i próbowanie wprowadzania nowych rzeczy wiąże się z ryzykiem, którego właściciele niekoniecznie chcą akceptować. No właśnie, kiedyś Ania Schneider powiedziała mi w wywiadzie, że ona zauważa tendencję, jeżeli chodzi o rozwój sceny, tylko jeżeli chodzi o skalę, że kiedyś na przykład było więcej klubów, które na przykład mieściły, załóżmy, 200 osób, 300 osób i te kluby stawiały na większą różnorodność gatunkową. Załóżmy, w ciągu jednego weekendu potrafiła się odbyć impreza drum and bass, house'owa i techno. Z kolei teraz, no, to jest o wiele rzadsze i wydaje mi się, że te kluby rzeczywiście rosną, jeżeli chodzi o skalę, że co chwilę otwierają nowe przestrzenie, kolejna sala i tak dalej, ale nie rozbudowują się, jeżeli chodzi o program. Już był taki okres, taki moment w muzyce elektronicznej, kiedy była tak zwane eras superklubów w Anglii. Właśnie tak się mocno rozwijały, po czym właśnie przez brak różnorodności i spadek zainteresowań, nagły spadek zainteresowania w ogóle tą muzyką, większość się natychmiast zamknęła. No, jedynie Fabric na mapie Londynu wtedy przetrwał. Takie kluby jak The Ant Home upadły, Ministry of Sound ledwo przetrwało. I co? No i później wróciliśmy jakby, no, czy muzyka elektroniczna znowu wróciła. No, więc Ja mam nadzieję, że tacy artyści jak właśnie Airtrax zostaną w Polsce docenieni, no bo na to jak najbardziej zasługują. Natomiast zgadzam się, że jakby nie ma dla niego specjalnie w tej chwili miejsca, gdzie mógłby zaistnieć. Tak? Mówiliśmy o pewnych trendach zagranicznych, które przychodzą do Polski z pewnym opóźnieniem. I co tobie, jako osobie, która tym trendom się przygląda, brakuje na polskiej scenie? Bo na przykład w ubiegłym roku, kiedy
wiadomo, w pandemicznej rzeczywistości nie mogliśmy się spotykać wewnątrz klubów, to nagle do Polski przyszły daytime parties odbywające się od południa, ale to jest jeszcze też tak drobnymi kroczkami. Czego tutaj nam jeszcze takiego brakuje, co już na przykład za granicą funkcjonuje długo i świetnie? Nie wiem, ja bardziej śledzę artystów, a nie śledzę aż tak bardzo całej sceny zagranicznej, bo jest to nie do zrobienia. Natomiast no, to, co powiedziałeś, no, dzienne imprezy w Polsce muszą jeszcze się wydarzyć. Tak? Poza paroma przykładami, które są bardziej z przypadku jak Sunday Audi River, no bez przypadku Audi River. Tak naprawdę trudno mi znaleźć inne przykłady dziennej imprezy, dziennego eventu. A co by nie mówić, dla osób już trochę bardziej dojrzałych, starszych, taki czas spędzony w ciągu dnia jest dużo fajniejszy i dużo bardziej wygodniejszy ze względu na zobowiązania zawodowe bądź rodzinne niż balowanie w nocy. A czy brakuje nam może właśnie jakiejś postaci, która byłaby tutaj game changerem no, na tej scenie, bo wydaje mi się, że... Nie wiem, czy jednej postaci. Tak. Ja uważam, że scena elektroniczna rozwija się i tu nie ma jednej postaci, która coś zmienia. Nie ma tu dwóch, trzech postaci, które coś zmienia. No, po prostu jest to na tyle dużo scen w każdym mieście, które później tworzą nam jakby obraz tego, co się w Polsce dzieje, że nie uważam, że to jedna osoba musi zrobić. To po prostu ktoś w końcu to zrobi, coś innego, co się uda. Tak? Jak się uda, no to zaczną się udawać też, że tak powiem, zaczną się udawać w innych miejscach. No, jednak my w Polsce nie jesteśmy specjalnie innowacyjni. Patrzymy, co się tam dzieje trochę i promotorzy patrzą. Widzę, że planują swoje eventy, czerpią z tego, co robią ich koledzy promotorzy za granicą. I starają się różne rzeczy robić, czasem z większym sukcesem, czasem z mniejszym. I to się w końcu uda, ale nie uważam, że to jedna osoba, nagle zbawca sceny się pojawi, który tutaj zrobi jakąś nie wiadomo jaką rewolucję. To tak nie działa. Ale całość sceny według ciebie idzie w coraz lepszym kierunku i... Znaczy, bym powiedział, że szła w coraz lepszym kierunku. Czy mogła iść w lepszym? Oczywiście mogła iść w lepszym. Czy mogło być lepiej? Oczywiście mogło być lepiej. Czy mogło być więcej dobrych klubów w Polsce? Oczywiście mogło być. Czy promotorzy mogą być bardziej fair do swoich polskich artystów? Zawsze mogą być bardziej fair i powinni. Ale generalnie kierunek jest raczej w prawidłową stronę niż w tą nieprawidłową stronę. Tak? No jednak mamy kilka klubów, które są uznane za granicą i artyści zagraniczni chcą tu przyjeżdżać, wręcz grać. Jednak sytuacja w nich, jeżeli chodzi o nagłośnienie, się poprawiła. Tak? Program się poprawiła. Jeżeli chodzi o ilość ludzi, się poprawiła. Mamy dużo eventów, które nie są eventami klubowymi, na które ludzie jeżdżą, więc jest lepiej, czy może być lepiej? Zawsze może być lepiej. A jak będzie teraz, no zobaczymy, no bo pandemia wiele zmieniła, czy ten rok wiele zmienił, tak? No i zobaczymy. No. Ciekawi mnie, czy ci promotorzy, którzy wykiełkowali w tej chwili, się utrzymają. To jest najciekawszy aspekt, który będę obserwował. Ty się stęskniłeś za tym życiem klubowym, tą pracą bezpośrednio w klubie? Ja nie pracuję nigdy bezpośrednio w klubie, więc... Okej, czyli jakby na bookingu to się kończy i potem no trochę pracujesz jednak, no bo logistyka i... Ja mówię, ale to klubie, mówimy, ale to też... mówię, nie mówimy o Audi River, tak? Jeżeli o kluby, no to są sprawy klubów. Jeżeli komuś pomogę, to komuś pomogę, ale nigdy się nie zajmuję tam niczym więcej niż doradzeniem, no ewentualnie komuś pomocą w zabukowaniu artysty. Czy te nowe twarze, ci nowi promotorzy czują, że opinia Leona to jest... Nie mam zielonego pojęcia, większości z nich nie znam, więc osobiście, więc i nie uważam się, żeby musieli się liczyć specjalnie z moją opinią. A jakbyś miał wskazać na błędy, które popełniają na początku drogi promotorskiej? Ja niespecjalnie się przyglądałem tym imprezom, które się działy w czasie pandemii.
Nie, no o zdanie na temat Corona Parties to na pewno nie będziemy cię pytać. Raczej myślę o tym, że jeżeli scena się rozwija, jest coraz więcej organizatorów, a czy widzisz w ich działaniach jakby dobre wzorce? Czy na przykład jest coś, gdzie ci się lampka zapala i może jest na przykład ich aktualnie za dużo, bo każdy widzi w tym jakiś tam kawałek tortu do odkrojenia i zabrania sobie? To jest, brzydko mówiąc, odnoszą się do analogii rynkowej, wolny rynek. No, każdy może robić, co chce i w jaki sposób chce. No, i wcale nie znaczy, że ja myślę, że ktoś robi coś źle, że to znaczy źle. To może ja mogę być w błędzie. I wielokrotnie sobie uświadomiłem, że myślałem, że coś jest źle, że ktoś coś robi źle. Później musiałem powiedzieć, że ktoś robi to dobrze, a ja byłem w błędzie. Więc nie, no myślę, że jakaś innowacyjność na rynku jest wręcz wskazana, bo to daje wszystkim do myślenia, że coś można zrobić lepiej. Tak? Uważam, że bardzo, bardzo fajnie, że w końcu też zauważamy to, że samo doświadczenie z wydarzenia kulturalnego, jakim jest muzyka elektroniczna, nie sprowadza się tylko do muzyki elektronicznej, ale sprowadza się do pewnego doświadczenia, gdzie to się odbywa, w jakich warunkach, czy jest bezpiecznie, czy czuje się bezpiecznie, czy otoczenie jest przyjemne. No takie rzeczy mają znaczenie, moim zdaniem. Nie tylko zabukowanie artysty, postawienie średniej jakości nagłośnienia i hej do przodu. No właśnie mi się wydaje, że często jesteś dla wielu promotorów z zagranicy, powiedz mi, jeżeli się mylę, takim pierwszym kontaktem na temat rynku, sprawdzenia, z kim warto. Dla kilku bookerów być może tak jest, ale to nie jest tak. No Polska się już na tyle rozwinęła, że jest tu kilku znaczących promotorów. Nie jest to tylko Audio River, które jest dużym promotorem w Polsce. Jest, powiedziałbym, że co najmniej kilkunastu, którzy bookują dużo w Polsce i robią sporo imprez, więc ja mam swoje kontakty, oni zapewne mają swoje kontakty. Nie potrafię powiedzieć, czy moje są lepsze od ich, czy moje relacje są lepsze od ich relacji. Tak? Mam taki pewien problem z opinią, którą kiedyś wygłosiłeś. Chodzi mianowicie o to, że za pozytywne zaskoczenie, to było bodaj chyba w 2018 roku, uznałeś coraz większą obecność wyłącznie polskich line-upów w klubach i festiwalach. I odnoszę wrażenie, że jest tego zdecydowanie za mało, bo jeżeli chodzi o festiwal, to z wyłącznie polskim line-upem, duży, kojarzę jeden. Jeżeli chodzi o kluby, okej, odbywają się pewne cykliczne imprezy promujące tylko polskich artystów w konkretnej dziedzinie, ale nie sądzę, żeby było tego tak dużo? Żeby... Nie, ja powiedziałem wtedy, że rosnąca popularność. Okay. Ja nie powiedziałem, że jest tego dużo, bo nie uważam, że jest tego dużo. Ale uważam, że jest to potrzebne. Tak? No, jest jeden polski festiwal, czy event, który ma tylko polski line-up i się udaje. I to jest fajne. Są noce, gdzie grają tylko polscy artyści, bądź cykle wręcz, gdzie grają tylko polscy artyści, które się cieszą całkiem niezłą popularnością. I uważam, że to dobrze. No, no i właśnie, i czy teraz w czasach postpandemicznych wydaje ci się, że będziemy odbudowywać tę scenę opierając się właśnie o lokalnych zawodników i zawodniczki? Nie. Czyli jednak wrócimy do tego, że na ogólnoeuropejskim rynku będą dostępni zagraniczni artyści, którym pewnie troszeczkę stawki spadły i znowu zagoszczą w Polsce kosztem polskich artystów. Nie wiem, dlaczego miałoby im spaść. Wręcz myślę, że te stawki za chwilę wrócą do tego, co było, a wręcz mogą rosnąć, chociażby dlatego, że otwierają się nowe rynki. I wszystkie te rynki chcą mieć dużych headlinerów, więc te stawki raczej będą w ciągu paru miesięcy wracały do poziomu sprzed pandemii, a wręcz rosły.
A jak będzie w Polsce? Myślę, że będzie podobnie jak było. Po prostu będzie. Nie spodziewam się jakichś wielkich zmian na nieprzytasowym. Przed jakim największym wyzwaniem teraz stoi Audio River? Zrozumieniem, jakie są wytyczne rządowe co do organizacji imprez masowych, których to wytycznych brakuje. Okej, okay. I czy no, musimy o to zapytać, co musiałoby się wydarzyć, żeby Audio River się odbyło w 2021 roku? Pojawić się wytyczne. Pojawić się wytyczne. Przynajmniej musielibyśmy zrozumieć, na tym etapie planujemy, żeby wydarzenie się odbyło. Planujemy je w 2-3 scenariuszach. Wcześniej tych scenariuszy było więcej. W tej chwili planujemy to według 2-3 scenariuszy. Wydaje się, że w tym tempie odmrażania imprezy masowe będą albo powinny być dopuszczone z pewnymi restrykcjami na początku lipca i na to liczymy. Tak? I to się musi wydarzyć. Jeżeli się to nie wydarzy, no to jeżeli nie będziemy mieli możliwości zorganizowania imprezy masowej i nie będziemy o tym wiedzieć z wystarczającym wyprzedzeniem, no to wtedy będziemy musieli podjąć albo decyzję o tym, że nie robimy tego festiwalu, albo robimy go w zupełnie jakiejś innej formule. A nie obawiasz się, że ta skala, na jaką mogą wam pozwolić obostrzenia, będzie dużo mniejsza, na tyle mniejsza, że nie pozwoli wam to w pełni zrealizować tego, co byście chcieli? Znaczy to jest obawa, tak. Natomiast chcemy wyciągnąć jak co roku najlepsze z tego, co się będzie dało, tak. Jakby jestem w kontakcie z managementami, rozmawiamy, te zmiany w programie jakieś będą, ale nie będą, mam nadzieję, zbyt wielkie, tak, w stosunku do tych artystów, których już ogłosiliśmy, no i dobukujemy. Tak? Przypomnij, ile osób było na ostatniej edycji Audio River przed pandemią? Około 30 tysięcy ludzi. Okej, okay, czyli jaki teraz jest taki dolna granica, żeby mogło się to odbyć? Pod jakim kątem? Pod takim kątem, żeby po prostu opłacała się cała logistyka, żeby po prostu to mogło się wydarzyć, bo podejrzewam, że poziomie, jakbyście chcieli. Bo podejrzewam, że organizowanie eventu dla 3000 osób nie wchodzi w rachubę, dla 5 może też nie. No nie w takiej, na pewno nie w takiej postaci, jak jest Audio River, tak? Myślimy, że realne takie 50% capacity, no to by Audio River miało swój klimat nadal. Bylibyśmy w stanie utrzymać to, czym jest Audio River. Przy mniejszym capacity, no to wtedy myślę, że jest kwestia rozmowy naszej wewnętrznej o tym, co zrobimy, zmieniamy formułę, robimy inny event, przekładamy na przyszły rok. No, w tej chwili jest trudno o czymkolwiek mówić. Tak? Natomiast logistycznie mamy przewagę nad festiwalami, które robią to z zespołami, bo te festiwale, które robią to z zespołami, one muszą logistycznie się planować dobrych kilka miesięcy przed nami. My jednak jesteśmy w stanie wyprodukować to w przeciągu może nie 2 tygodni, ale 2 miesięcy na pewno. Rozmawiamy dużo o kondycji sceny i twoich doświadczeniach, ale też opiniach na temat różnych zjawisk. Ja bym chciał właśnie do takich codziennych, przedpandemicznych obowiązków i wspomnień, tych takich najlepszych związanych z, no przede wszystkim pewnie festiwalem Audio River. A jakieś właśnie takie punkty, a cele spełnione, marzenia albo najbardziej napawające dumą historie związane z festiwalem? Zresztą to było z punktu widzenia bookingowego, tak. No to było parę takich, czy nie tylko bookingowego, to było parę takich, uważam, kroków milowych, tak. No to było najpierw zabukowanie tych dwóch panów, o których wspominałem wcześniej, że wtedy poczuliśmy, że jednak możemy coś robić więcej niż nam się wydawało. Następnie dodawaliśmy kolejne sceny, co zawsze było jakimś wyzwaniem w pierwszym roku, kiedy nowa scena się pojawia, to nigdy, powiem szczerze, nie przebiegało w 100% tak, jak chcemy, więc, ale zawsze napawało pewnym optymizmem, że jesteśmy w stanie to zrobić lepiej. Na pewno takim punktem było jednoczesne zabukowanie Underworld i Rosie Murphy, kiedy widzieliśmy, że o to się starają nasi nieco więksi konkurenci na polskim rynku. I to na pewno był taki moment, że nam się to super, że to się w ogóle udało i w zasadzie się oba bookingi potwierdziły jednego dnia,
A planowaliśmy zrobić tylko jeden z nich, więc jak się pojawiły oba w przeciągu godziny, no to co z tym zrobić? No dobra, robimy oba. No i na pewno odpalenie Sunday, tak, które na początku powiedzmy startowało od 500 osób. Następnie przenieśliśmy się do parku, gdzie wyglądało to bardzo skromnie w porównaniu do tego, jak wygląda teraz. No i na pewno taką dumą jest to Sunday, które wygląda dzisiaj tak, jak wygląda. Jak na każdym festiwalu zdarzają się sytuacje kryzysowe, niektórzy artyści nie dojeżdżają na czas. I co dla ciebie było takim momentem szczególnego stresu czy obawy? Dokładnie nie pamiętam, ale nauczyliśmy się z tym żyć. Tak? Na początku bardzo to przeżywaliśmy, jak ktoś nie mógł dolecieć. To się zawsze zdarza. Tak? Były takie lata, że przechodziły wielkie burze nad Europą i wtedy wszystko się gmatwało, łącznie z lotami. Z podróż z Warszawy do Płocka stawała się nagle jakimś niewyobrażalnym wyzwaniem, że zamiast półtorej godziny samochody jechały 3,5. Natomiast z czasem się nauczyliśmy z tym żyć. No, ktoś nie dolatuje, no to festiwal idzie dalej i tak dalej. Szukamy szybko rozwiązania i jakoś tak do tej pory nam się to wszystko udawało. Tak? Łącznie z tym, że największym wyzwaniem było, już pamiętam, jak przyszła taka nawałnica wielka w czasie prób. Zerwało część dachu i została zalana część sprzętu. I suszyliśmy go przed występem. Mieliśmy obawę, że będzie problem z główną sceną. Tak? No to była rzeczywiście sytuacja stresująca. Wszystko się jednak udało odpalić na koniec. Więc tam takich sytuacji mikrokryzysów albo mniejszych, większych to jest wiele, że tak powiem, każdego dnia. Wiele osób bardzo ciepło wspomina pobyty na backstage'u Audio River. A czy to oznacza, że festiwal ma bardzo dużą też rolę taką integrującą? To jest święto muzyki elektronicznej, również takie branżowe? No, tak byśmy chcieli je widzieć, tak? Audio River był pierwszym dużym festiwalem elektronicznym w Polsce i wiem, że wielu artystów, którzy w tej chwili wcale się nie widzą tam, ale nie czują się tam dobrze, tam przyjeżdżali od tego zaczynali, bo ich tak zwany entry level dla ich dalszej kariery, więc z tego punktu widzenia, no tylko się cieszyć i na tym nam zależy. I nam zależy na doskonałej atmosferze, nie tylko na backstage'u, ale też wszędzie, w każdej jednej strefie. No, nad tym najbardziej pracujemy. No, tak, dlatego też między innymi rozpoczęliśmy ten program Rozmowy o Bezpieczeństwie. Tak, i uważam, że tutaj jest do poprawy wiele rzeczy i chcemy, żeby przede wszystkim uczestnicy czuli się dobrze i bezpiecznie na festiwalu. Nieważne, czy są na backstage'u, czy są w jednej, drugiej czy trzeciej strefie. Przeszliśmy do kwestii życzeń. Wspominałeś o dwóch panach, których udało się zabukować, którzy byli pewnym krokiem milowym. Zastanawiam się, jaki teraz może być cel i jakie dla ciebie może takie marzenie, kogo chciałbyś zobaczyć na scenie festiwalu, za który też odpowiadasz? Nie wiem, czy prawdę powiedziawszy, nie zastanawiałem się w tej chwili. Wiele z tych rzeczy udało nam się spełnić. Wielu artystów, których chcieliśmy widzieć, u nas grało nie jeden, a czasami dwa, trzy razy. Chcą wracać i to uważam, że jest największy sukces. Tam oczywiście możemy rozmawiać o zespołach takich jak Chemical Brothers, których pewnie bym chciał zobaczyć. Jednak jest to band, który ma swoje wymagania, głównie ma swoje wymagania. Czyli powrót byłby taki najbardziej wytęskniony? Nie mam takiego artysty. Nie wydaje mi się, że tęsknię za kimś specjalnym. To
teraz w sumie ostatnie pytanie z mojej strony, które jest skierowane bezpośrednio do ciebie. Zaskoczę się, gdy uda mi się wydać jakąś muzykę. To jest ta rzecz, nad którą pracuję i chcę pracować, a na którą przez te lata nie potrafiłem znaleźć odpowiedniej ilości czasu i samozaparcia. I teraz zapytam, czy coś się ruszyło w tym temacie na przód? No jest taki, wiesz, no jest głośny post z Facebooka, trzymajcie się, jutro wielki news. No. No nie, jest to rzecz, którą bym chciał zrobić, ale wiem, że i sam nie zrobię, tak? I nigdy nie zamierzam mówić, że coś sam zrobię. Spędziłem trochę czasu w studiu z różnymi kolegami, coś się tam z tego wykształciło. Jaki tego dalszy ciąg będzie, nie wiem. Tak? Nie napinam się, nie jest to jakiś główny cel w moim życiu. Jak coś z tego wyjdzie, to fajnie. Jak nic z tego nie wyjdzie, no to było jakieś to kolejne doświadczenie w moim życiu. Natomiast no, nie zamierzam nagle zostać artystą nagrywającym, bo jakby oszczędzając frazes pod tytułem, że nie mam na to czasu, bo to nie o to chodzi, po prostu się do tego nie nadaje. Wiem, że do tego się nie nadaje. Do tego są jakby predysponowane pewne jednostki, które się do tego nadają. Po prostu. Ale życzymy ci, żeby i ten punkt udało się odhaczyć na liście. Ty pomidor, zasady, rzucamy tobie hasła, pytania. Ty możesz odpowiadać tak, nie lub użyć pomidora, a do drugiej gry przejdziemy za chwilkę. Tak jest. Zdanie jest 8 i zaczynamy od pierwszego. Promotorzy i bookerzy mają zdecydowanie większy wpływ na rozwój lokalnej sceny niż sami DJ. Tak. Kult DJ-ów nad producentami jest kłopotliwy, ale nie jest to wina samych DJ-ów. To wina branży, która robi z nich gwiazdy. Nie. Swoje w studiu trzeba odbębnić. Znakomita produkcja autorstwa 14-latka to częściej efekt szczęśliwego przypadku niż kwestia warsztatu. Ani to, ani to. Takie. Lata doświadczeń i liczba występów powinna przekładać się na wysokość stawki. DJ grający od 20 lat musi się cenić, by nie psuć rynku. Nie. Uważanie DJ-ów grających z winyli za lepszych w 2021 roku to czysty snobizm. Tak. Scena klubowa i festiwalowa późno wzięła się za tematy ekologii, edukacji seksualnej i większej obecności kobiet w line-upach. Tak. By polska scena klubowa mogła liczyć na publiczne wsparcie, musi najpierw zrobić rachunek sumienia, na przykład w zakresie podatków czy form działalności. Rozwinę odpowiedź, bo część taką pomoc otrzymała. Jeżeli chcą otrzymywać pomoc publiczną, to tak. Porządne nagłośnienie to wciąż jeden z ostatnich punktów na liście zakupów właścicieli polskich klubów. Bardzo ogólne pytanie, ale odpowiem, że coraz rzadziej. Dobrze, dziękujemy. I druga gra, ping-pong, polega na tym, że podajemy jedno słowo, nazwisko lub nazwę, a z kolei ty podajesz trzy słowa, które najbardziej się z tym zjawiskiem kojarzą. Zaczynamy. Moja pierwsza edycja Audio River. A duża przygoda. Autobus. Jeden autobus. Oceniam to. Wielu artystów wraca o tym jednym autobusem. Paul Kalkbrenner. Okej. Okay. Richie Houghton. Niesamowita produkcja. Artysta. Całkiem sympatyczny facet. Klatka. O, początek. Audio River. No i taki dom. Open bar. Zło. Sylwester. Ból głowy. Granie z kontrolera. Nuda. Nawia się w większości przypadków. Brak fanu. Strata czasu. Okej, dobrze. Naszym gościem był Leon. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.
We'll be right back.